Trzęsienia ziemi to nowy live event, który zawitał do Fortnite'a. Ale zatrzymajmy się na trochę. Wiem, że ty tam oglądasz bez suba. Zostaw suba wraz z dzwoneczkiem. Dzięki. Że na początek zaczniemy sobie od czegoś takiego lightowego, czyli to, że w Epic Games w następnej aktualizacji planuje przywrócić wózki sklepowe właśnie do Fortnite'a. No i co, myślę, że to jest spoko kolejny pojazd, który będziemy mogli sobie wykorzystać czy to do rotate'a, czy do jakiejś zabawy. No i teraz w tym momencie przejdźmy sobie do głównego tematu odcinka, czyli nowego live eventu w Fortnite. Są to trzęsienia ziemi, tak dowiedzieliście się po wstępie. I przez te trzęsienia ziemi będą zniszczone te trzy lokacje, które widzicie w tym momencie. No jeżeli sobie spojrzymy na mapę, tutaj mamy mapkę od komara, no to te trzy budynki są tak wokół Tilted, jak je połączymy, to stworzą nam one taki trójkąt, a te tereny zaznaczone na czerwono to są, można powiedzieć, takie jakby mini wyrwy, coś takiego, które zostaną stworzone właśnie przez trzęsienia ziemi. Jeżeli nie widzieliście, to teraz dam wam gameplay właśnie z tych trzęsień ziemi. No i myślę, że Epic Games przy tworzeniu tej animacji stworzyło kawał dobrej roboty, mimo tego, że ekran się jakoś nie trzęsie bardzo. No i w sumie ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ten live event, to właśnie te trzęsienia ziemi będą pojawiały się na całej mapie, ale również są takie trzęsienia ziemi, które będą uderzały w jeden punkt. No i jak możecie zobaczyć, na tej mapce mamy 21 trzęsień ziemi, które uderzą nam w Tilted Towers. No 12 z nich jest tak trochę obok. A jak widzicie, Tilted Towers nie ma łatwego powrotu na mapę i IO, z tego co widzę, za wszelką cenę chce zniszczyć właśnie Tilted. A to już by było na tyle w tym odcinku, widzowie, mam nadzieję, że wam się spodobał. Mówił do was i Poweret. Do zobaczenia w kolejnym i cześć.